Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Radio Bike. Witam ponownie po dłuższej przerwie. No niestety wymuszona to była przerwa. Szczeliło kolanko. A teraz dzisiaj lekarz pozwolił wsiąść na rower i rozruszać to kolano. Także tak poczyniłem i oby już było lepiej i nic się nie działo. Dzisiaj jadę w sumie na nowym rowerze. Jest to Romet Boreas 1, rozmiar 52 ramy, kolor zielony, taki jaki mi się podobał. Niestety na Aspre 2 nie doczekałem się już. Przechodziłem kilka prób różnych, cierpliwości niestety nie wyszło i zdecydowałem się, póki jeszcze mogę kupić cokolwiek w tym rozmiarze, na Boreasa 1. Aspre jedynki niestety już nie było. Też mnie interesowała w kolorze szarym, na rozmiar 52. Niestety ciężko o taki rozmiar w ogóle, aby go dostać. A że co, za chwilę wam pokażę, jak ten rower wygląda. No i trochę sobie o nim opowiemy. Tak, niestety na razie kolano pracuje pomału, aby rozruszać prawe kolano. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. A tutaj macie napis Boreas 1. Wiele osób pyta, jaka jest pozycja na tym rowerze. Słuchajcie, rama czy Aspre czy Boreas jest to samo. Wybrałem ramę 52, mam wzrostu 1,68 m i zobaczcie, tak jadę normalnie w takiej pozycji, ale jest mi wygodnie. W tej chwili jest mi wygodnie. Natomiast czuję się komfortowo w tej pozycji, tak jak widzicie, ten chwyt. Natomiast jak już pójdę dalej, no to dla mnie ta pozycja już troszeczkę jest za daleko. Troszeczkę za daleko, troszeczkę wolałbym skrócić mostek. On jest 90 mm, mam w domu 60 mm. Na razie jak testuję fabrykę, tak jak fabryka wypuściła rower, tak testujemy. Dolny chwyt. Dolny chwyt, słuchajcie, czuję się na tym dolnym chwycie, no, dosyć nisko, dosyć nisko. Tak jak widzicie, jestem dosyć pochylony. Powiedziałbym nawet, że bardziej niż na mojej Meridzie Reacto. No ale na razie to nie jest test, tylko moje spostrzeżenia takie chwilowe. Tu naturalnie, jak mi się rączki układają, jest bardzo dobrze. Co chciałem wam pokazać? Przerzutki, jak działają. Jedno klamko manetka jest. Naciskamy dłużej, idzie bieg wyżej. Naciskamy raz. Więc zrzucamy. Działa to dosyć płynnie. Pierwszy raz na tym jadę i nie ma tragedii. Czyli raz krótko na dół, długi przycisk, tak zwany double tap, czyli bieg do góry. Bardzo fajna sprawa. Chwilkę pojeździłem, słuchajcie, i hamulce, no hamulce, kurde, no nie znoszę tych tarczówek, no tak mnie to drażni, jak nie wiem co, piszczy, trzeszczy, cholera. Wiem, że są na dotarciu, ileż ten rower ma kilometrów, 10 może, może nawet nie tyle, co wyjechałem, chwilka przerwy, żeby noga odpoczęła, no ale wam teraz go przedstawię, jak on się prezentuje. To kilka słów wam już powiedziałem i teraz sobie
Zobaczcie. Więc tak się prezentuje moja maszyna. O, tak żeby nie było. Proszę bardzo. Tak jak widzicie, SEM. Jedna manetka tutaj do zmiany biegów. Bardzo fajnie. Krótko naciskamy, idzie na dół. Dwa razy, znaczy tak dłużej. Fajnie wszystko idzie do góry, zmiana biegów. Elegancko. Kierownica, słuchajcie. Bardzo wygodna jest ta owijka. Nie mam się na razie do czego doczepić. No, ewentualnie tutaj te linki. W komplecie dostałem naklejki, także już podkleiłem w tym miejscu, gdzie są newralgiczne miejsca, w których można może pancerz linki obetrzeć tutaj główkę tej. Później z tej strony tak samo dodałem już naklejkę, no i od siebie już tutaj pod rurę, tutaj pod ramę dałem naklejkę też, bo niesamowicie z tej opony leci wszystko, co napotkamy, cały żwir leci centralnie w ramę. No niestety, tak to jest. Napęd SRAM Apex, tak jak widzicie. Proszę bardzo. Całych parametrów Wam nie będę przedstawiał, bo macie to wszystko w katalogu, można sobie zobaczyć dziesiątkę, także trochę poszłaby kierownica w tą stronę i na pewno byłoby mi wygodniej, bo tak jak powiedziałem, praktycznie no już jestem dosyć położony, no a ja takich pozycji nie lubię. To byłoby, słuchajcie, na tyle. Ja sobie dalej jadę rozruszać nogę. No i co? Patrzcie i oglądajcie mnie jak chcecie, także na razie, tak jak powiedziałem, no za dużo szczegółów nie będę dawał. To jest tylko taka krótka przejażdżka, także no nie ma się co wypowiadać dalej na temat tego roweru. Na pierwszy rzut oka no fajnie się spisuje, nie rozpędzałem się nie wiadomo do jakich prędkości, no bo wiadomo, no na razie nie mogę, ale z czasem sądzę, że te 30 km na godzinę to jest lajtowo i bez problemu można jechać tą prędkością i do takich zastosowań, do jakich ja przewiduję ten rower, to w zupełności mi starczy. A będzie noga zdrowa, wyleczona, to będziemy go naprawdę testować i pod górki zobaczymy, jak będzie się wdrapywał. Aczkolwiek u mnie do domu mam podjazd, nie wiem, około 3-4%, także bez problemu leciuteńko wchodzi to i można sobie jeździć. Nie wiem, na razie nie będę narzekał, nie będę go oceniał, bo nie mam ku temu na razie żadnych powodów, aby go jakieś tam minusy mu dawać. No wiadomo, rama jest dosyć duża, no ale jeszcze gdyby rozmiar był jakiś taki 40 albo 50 nawet, to byłby dla naszego wzrostu, ci którzy mają przypuśćmy tam 165 do 170, idealny rozmiar 50. Natomiast 52, tak jak mówię, ja tutaj już praktycznie na tej ramie, tu w tym miejscu, jak zejdę z siodełka, to klejnoty leżą na tej rurce. Nie ma tragedii jeszcze, ale no gdybym tak może niefortunnie gdzieś skoczył albo coś, no to mógłbym się lekko troszeczkę urządzić. Ale tak jak powiedziałem, jest wszystko na styk. 168 cm na styk. Natomiast 54, jak się przymierzałem, to już dla mnie to jakaś masakra była. Musiałem na palcach stać i to nie wchodzi w ogóle w grę, naprawdę. Aczkolwiek w sklepie pani kupowała rower Aspre, akurat jedynkę, ona miała 1,70 m i brała rozmiar nie 52, nie 54, a 56 i podobno sprzedawczyni mówiła, że czuła się na nim jak nie wiem co, wspaniale. No,
Zależy, co jakomu się podoba. Ja bym większego nie wziął i to jest mój optymalny rozmiar 52. I koniec tematu na temat rozmiarów. A ja teraz sobie dalej jadę i będę coś sobie będę testował. Nie wiem co jeszcze, ale tak jak powiedziałem, pomalutku. Przerzutki działają fajnie. Naprawdę obawiałem się tego napędu 1 na 10, no i tej klamkomanetki tutaj, no ale no, aha, co miałem wam powiedzieć i zwrócić uwagę. Zobaczcie, podczas hamowania, co się dzieje? Patrzcie, widzicie to? I to w dużej mierze to praktycznie zostaje i później jest problem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może mam hamulce nieustawione dobrze, ale o, takie coś się dzieje i notoryczne, to jest notoryczne. Także albo kwestia ustawienia tej klamki tutaj i hamulca z tyłu, no bo to jest takie, nagle chcesz przerzucić przerzutkę, a tu kurczę szukasz wajchy i jej nie ma gdzieś, ona sobie powędrowała na owijkę, no i zostaje. Także na to muszę zwrócić uwagę, no bo troszeczkę taka dziwna sprawa. Co jeszcze fajne? No zacisk siodełka zwykły, fajny, bezproblemowy, także zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze troszeczkę przesunąłem siodło do przodu, jeszcze mam tutaj około 2 cm, aby je jeszcze w razie czego przesunąć, no ale tak jak powiedziałem, później gdzieś kolana by mi tutaj w tym miejscu wystawały i to ta pozycja na rowerze byłaby kiepska. Natomiast no tak jak powiedziałem, gdybym to maksymalnie wysunął, to sądzę, że tutaj już ta pozycja by mi się stosunkowo poprawiła, ale mam w zanadrzu, tak jak powiedziałem, mostek 60 mm i to powinno naprawdę dużo pomóc, ale na razie nie zmieniam, będę testował fabrykę tak jak jest i będę się bawił ustawieniami. No i tyle, dobra, nie przedłużam dalej, kończę i jadę gdzieś pojeździć jeszcze. Jeszcze postaram wam się pokazać, nie wiem czy mi to wyjdzie, jaki jest luz między właśnie butem a tym trójkątem sławnym, czy obijamy czy nie. No, próbuję coś wam pokazać. Nie wiem, czy tam coś było widać, no ale jeśli było widać, no to coś żeście tam zobaczyli. Tutaj wam pokażę, czy zawadzamy nogą o koło, tak jak widzicie, albo nie widzicie, ale jeszcze dużo luzu mam. Jakieś centymetr luzu od koła, także nie powinniście haczyć nawet przy większych. Znaczy zależy jaką macie nogę, bo ja mam numer 42 buta i mam centymetr od koła, także to zależy też jak będziemy kręcić, no ale nie jest powiedziane, że ktoś nie zawadzi. Ja nie wadzę czubkiem buta o koło, także jest ok. Słuchajcie, teraz ostatnie już jadę teraz drogą i spróbuję troszeczkę szybciej pojechać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I go postaram się sprawdzić, czy tak 30 na godzinę będę mógł jechać. No to co, jedziemy, zobaczymy. Ach, żeby nie przesadzić dzisiaj. Ach,
Zobaczymy, czy da radę jechać 30 na godzinę. No, próbuję się rozpędzić do tych 30. Nie będzie to długo trwało. Jest 30. Bez problemu. Zrzucam niżej. Nie mam siły niestety w kolanie. Nie będę ryzykował, ale jeszcze niżej. Jeszcze niżej. No powiem wam. 35. Nawet i 40, jak zdrowy będę, to będzie szło jechać bez problemu. A teraz musicie mi wybaczyć, słuchajcie, ale nie ma co szaleć. Nie mam co szaleć. Jest moc jeszcze do 30 bez problemu. I jeszcze jest na tych przełożeniach naprawdę dla mnie zapas mocy. A teraz już muszę wracać do domu, bo nie mam co szaleć. Jeszcze kilka później słów powiem, jak się zatrzymam. No, przyjechałem do domu. Parę kilometrów zrobiłem, ale to nie jest to, niestety, co było. No i kilka rzeczy takich, no na początek, nie wiem, czy powinienem tak mówić, czy nie. No, ale kierownica. Na kierownicy jestem dosyć bardzo pochylony, co mi to naprawdę przeszkadza. Jestem wyciągnięty dosyć. No chyba, że jeszcze gdybym podniósł siodełko do góry, to może by coś zmieniło, ale w tej chwili naprawdę pierwsze co zrobię, słuchajcie, to mostek. Jak gdzieś pojadę następnym razem, to mostek wymienię na krótszy. Zobaczę, czy mi będzie się dobrze jechało. Ale tak jak powiedziałem, tutaj na łapach to już musiałbym, naprawdę jestem fez wyciągnięty, a nie mówię już o dolnym chwycie, bo to już dla mnie jest totalna porażka i no nie lubię tego, nie lubię tej flary, tego rozgięcia kierownicy, chociaż tutaj jest ona bardzo delikatna, ale nie lubię tego, nie lubię tego i koniec tematu, po prostu zobaczcie, naprawdę nie ma za wiele, ale jak dla mnie to jest i tak za dużo jest i niewygodnie mi się jeździ, tak jak powiedziałem. Jeszcze ta kierownica, mam, nie wiem, takie dziwne uczucie, że ona ucieka gdzieś w tamtą stronę jeszcze, dosłownie w tamtą stronę, tak delikatnie idzie jedna strona i druga strona, dziwne, ale no, takie mam wrażenie. Dobra, pierwsze co, to tak jak powiedziałem, będziemy tutaj coś kombinować z pozycją na siodełku, też może coś pokombinuję. Natomiast cały tutaj napęd, rewelacja, bardzo fajnie chodzi. Słuchajcie, naprawdę jest bardzo, bardzo mało filmów na temat tego roweru, co utrudnia w wyborze zakupu rowera, czy to Boreasa, czy Aspre 1. Naprawdę prośba do wszystkich, którzy mają Boreasy i Aspre jedynki, wrzucajcie filmy, nakręćcie coś od siebie, obojętnie co, przedstawcie te filmy, parę słów dosłownie i będzie mega super, naprawdę, jak ktoś to obejrzy. Naprawdę dużo ludzi chce kupić te rowery, ale nie ma opinii, nie ma filmów żadnych na ten temat. W następnym filmie pokażę wam, co jeszcze do tego rowera zakupiłem, torby, czyli bikepacking jakiś tam totalny. Kupiłem podsiodłówkę mam, mam wałek na kierownicę i torba na akcesoria. I tutaj będę miał mały problem z workiem, z tym wałkiem, ale to już wam pokażę przy najbliższej okazji. A tymczasem, no, dzięki za obejrzenie, słuchajcie, no nie jestem tam jakimś znawcem od sprzętu rowerowego, ale ile mogę, tyle powiem. Na dzień i na obecną chwilę rower bardzo fajny i tak jak przypominam, 1,68 m, rozmiar 52, to już jest naprawdę mega już duży, duża ta rama jest, duża i tyle.
kwestia regulacji siodełkiem i mostkiem do kierownic. Na razie tyle Wam powiem, reszta będzie wychodziła w praniu. No a przy okazji będzie noga zdrowsza, rozruszana, to będzie na pewno inaczej. No i tyle, popatrzcie jeszcze raz na ten rower. Tak się prezentuje, zobaczcie, naprawdę mega, mega fajny. I tym akcentem, słuchajcie, ja zakończę ten odcinek. Może będzie nudny, ale tyle Wam pokażę. To trzymajcie się. No i tyle. Oglądajcie, bo na pewno coś jeszcze nagram na temat tego Boreasa. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i cześć.